Dzień dobry Państwu, Angelika Kłos, zapraszam na sport. Górnik Polkowice zainaugurował rozgrywki w trzeciej lidze. Podopieczni trenera Dobiego przegrali derbowe spotkanie z rezerwami Śląska Wrocław 0-4. Nie mam zwyczaj, żeby szukać wymówki albo tłumaczenie, że przegraliśmy dlatego, że byli zawodnicy ekstraklas. Nie ta droga, nie tak ja wybierałam takie drogi, a potem po pierwsze nie mam wpływu, co Śląsk, jakie są przepisy, jakie są. To nie ja tego robię, ale nie szukam tłumaczenia, jeżeli do 30 minut my byliśmy drużyny, które powinni strzelać dwie bramki i nawet na puste bramki nie strzelamy, to taka jest piłka. Potem ta piłka ty nazywa, jest taka, nie mówię niesprawiedliwa, ale jest czasami taka delika okropna, jak nie wykorzystujesz ona tej zemszy tego. Ale druga rzecz jest taka, że ja wezmę takie od drugiej strony, bardzo pozytywne. Że Śląsk, że trener Jacek Magiera bardzo szanował nas, że puścił zawodnicy z Ekstraklas na taki poziom trzecioligowy. To znaczy bardzo nas szanuje, jak Górnik Polkowice, że możemy grać jak równi, że on traktował to taki jakby dobry poziom piłkarski. Dobry początek sezonu notuje Iskra Księgienice. Na inaugurację podopieczni Piotra Stańko pokonali w wyjazdowym spotkaniu Spartę Grębocice aż 5-1. Iskra po kilku wzmocnieniach względem ubiegłego sezonu nie dała szans Beniaminkowi. Po dwa trafienia zanotowali Konefał i Ciupka, a jedno dołożył Maćków. Przede wszystkim bardzo dobra pierwsza połowa. Boisko gospodarzy bardzo dobrze przygotowane, zlane, więc wiadomo, jak pierwszy mecz zawsze w lidze jest taką niewiadomą i ten skład, który też jest wystawiany, to też jest taka niewiadoma, no bo co prawda mieliśmy mecze kontrolne, no ale wiadomo, jak tych meczach kontrolnych jest i są jeszcze okres taki urlopowy, więc tak naprawdę dzisiaj pierwszy raz chyba zagraliśmy w takim zestawieniu. Jeszcze kilka osób brakuje, ale podsumowując sam mecz, bardzo dobra pierwsza połowa, tak jak wspomniałem, widać, że ten krótki okres przygotowawczy, pomimo tego, że był krótki, to już widać takie zgranie niektórych chłopaków, widać współpracę między Wojtkiem Konefałem a Kornelem Ciupką i też dzisiaj to było widoczne w pierwszej połowie. Jeszcze mogliśmy strzelić parę bramek. Druga połowa na pewno trochę in minus, bo wyszliśmy troszkę już za bardzo rozluźnieni, gdzieś ten wynik w głowie był i takie wróciły demony tej poprzedniego sezonu, ale widać było, że zawodnicy pomimo tej strzelonej bramki, po tej strzelonej bramce nie przejęli się tym i dążyliśmy do kolejnych bramek i do kolejnych bramek. Dzisiaj jedną udało się zdobyć i cieszymy się, że były kolejne stwarzane i zawodnicy, którzy byli z ławki, mogli zaliczyć swoje minuty. W najbliższy weekend Iskra podejmie innego Beniaminka, Orła, Mysłakowice, a Sparta zagra z Piastem Żmigród. Przed piłkarzami ręcznymi Zagłębia Lubin kolejny etap przygotowań do nowego sezonu. Miedziowi udadzą się na zgrupowanie do Płocka. Lubinianie wezmą udział w treningach z aktualnymi mistrzami Polski Orlen Wisłą Płock. Miedziowych czeka także kontrolne granie z zespołem z Płocka oraz Piotrkowianinem. Będziemy wspólnie trenowali z Wisłą kilka treningów. Następnie zgramy taki mini turniej i z Wisłą Płock i z Piotrkowem, który tam też dojedzie. Potem czeka nas na powrocie z Płocka sparing z Ostrochem Wielkopolskim u nich. Następnie 15 sierpnia gramy u siebie z drużyną z Czech Malomerice, też zespół z czeskiej Superligi. I na koniec ułożony, nie ukrywam, dość specjalnie dwumecz z Miedzią Legnica, bo niestety z informacji, które miałem, co prawda nie będąc w kraju, wiem, że niestety mecz pucharowy z tą Legnicą de facto, która niżej jest klasyfikowana w lidze centralnej, nie wyszedł nam i drużyna odpadła, więc chcę podziałać dla chłopaków dość mocno na psychikę, żeby każdy przeciwnik był, do każdego przeciwnika podchodzić bardzo poważnie. W Płocku zawodnicy Zagłębia przebywać będą od czwartku do soboty. W dzisiejszym wydaniu sportu to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.